Witam ponownie. Przerobiliśmy ciężarówkę na ciągnik naszego Royala, bo chcę porobić z tej listy trochę zadań. Z tej są wszystkie zablokowane póki co. Więc zrobimy sobie może to mokre żniwa, tak myślę. Tutaj zatrzymaliśmy się koło przyczepy, na której są cegły, jedna sztuka, a drugie, no tutaj, na tej, koło belek, o, źle kliknąłem, o, tu, a nie, nie tutaj, przepraszam, tu są, na tej naczepie płaskiej, więc może uda się je zdjąć, nie będziemy musieli jechać tam daleko do magazynu, ale i tak pewnie będziemy musieli wrócić do tartaku, bo nam się wszystko nie zmieści na przyczepę. No chyba, że weźmiemy po prostu ton na hol, podczepimy do naczepy. To może właśnie tak zrobimy. Dobra. Podczepimy ją do naczepy, o ile się da. No stój, stój. Trochę skrócimy dystans, żeby tam się nie latała za daleko. No dobra. Łykniemy belki z magazynu. Weźmiemy z tamtej naczepy cegły i pojedziemy jeszcze po dechy. Zrobimy wszystko naraz, tak myślę. Ciągle wypada mi z głowy to, że możemy jeździć tutaj z dwoma przyczepami lub naczepą i przyczepą. Jak tutaj załadujemy belki, to jeszcze będziemy mieli miejsce na dwa razy deski. I może nasz cegły nawet tu sadzimy, a tam będą pojedyncze. Dobra. Tutaj się może rozszczepię. Podjedziemy po belki z tamtej strony. Z tym się nie skręca tak łatwo już, z taką długą naczepą w mieście. Dobra. Nie chcę do końca wykręcić. Jeszcze nie chcę złamać mocy. Dobra, może wjedziemy tam. Okej. Dobra, teraz belki. Przyczepkę na razie zostawimy i weźmiemy drugie cegły. Jak tam wjechać? No to już tutaj trzeba nawirować między domkami. Kilka płotków zniszczonych po drodze, ale... Dobra, odczepimy sobie tą czepę. Dobra, tyłem wjedziemy. One tam są chyba ostatnie, ale i tak muszę podczepić ją, aby zdjąć, rozpiąć towar. Znaczy, nie wiem, czy to siodło będzie pasować. Dobra, pasuje, bo tutaj mamy niskie założone.
kolei w niektórych ciężarówkach trzeba założyć wysokie, aby można było się podczepić. Dobra, rozpakuj ładunek. Odczep przyczepę. Podjedziemy po cegły i z mi na dźwigu już podjedziemy do naszej naczepy. Podniesiemy ją trochę. Nie wystarczy chyba. I teraz... No nie, wywrócimy się. Niezbyt pięknie to wygląda, ale... On się nie odwalił tutaj. Znaczy co? Nie będziemy już dalej jechać. I coś czuję, że się wypieprzę zaraz. Ja to wywrócę z tą naczepą. No, będziemy musieli wycofać. Podczepiamy. Za daleko. No. Wrócimy sobie tutaj. A właśnie, jeszcze je zamontujemy, żeby one nas spadły. Okej. Dobra, weźmiemy tamtą przyczepę, w sumie to mogliśmy tutaj z nią podjechać. No tak to jest, jak się wszystko naraz chce zrobić. Jedziemy tyłem. Jeszcze kawałek. Dobra, łapiemy ją. Skrócimy trochę dystans, żeby na to nie latała. Jedziemy po dechy. Po dechy chyba tutaj będzie anteny. Jest dziura na drodze. No to dziureczka, już nie po takich jeździliśmy. Dobra. Zmieścimy się, zmieścimy. Jak tam z tyłu sytuacja? Też ok. Więc lecimy do tartaków.
Nie pamiętam, jak to na początku jeździłem. Naszym tym dzwonkiem. Masz, co ona tak podskakuje? Na tych wybojach. Już nie jadę jakoś szybko, specjalnie. Dobra, jakoś mądrze chcę tutaj podjechać po te deski, żeby później łatwo było wywrócić. No tam jest jeszcze jeden wyjazd. No dobra, a co się stało z cegłami? One chyba spadły. Patrzcie, zostały tam. No jasna cholera, no. Dobra. Teraz po nim podjedziemy. Najpierw dwa razy dechy załadujemy. Okej. Czemu one spadły? Przecież były tam przypięte do tej przyczepy. W tych wybojach. Musiałbym się odpiąć. Ja spróbuję je na tych położyć cegłach tutaj, no na przepę. Zobaczymy, czy da radę. Powinny trzymać belki od przodu i od tyłu dechy. No tylko na boki mogą spaść. Zobaczymy. Będę najwyżej powoli jechał. Z miary równa droga do farmy. Jest ok, myślę. Jedziemy do naczepy. No jak się nie da, to tak pojedziemy. W sumie to możemy tak jechać. Dobra, to bierzemy naczepę i lecimy. Co ono nam puściło? Czy może spróbujemy postawić? Żeby to jakoś normalnie wyglądało. Tutaj jest kawałek miejsca na tej naczepie. Dobra, tu postawimy. Tu postawimy i zostawimy je przypięto do dźwigu. No. I lecimy. W ten sposób mamy 5- czy 6-slotową naczepę. No, włączymy sobie AWD może tutaj. Jedziemy pod obciążeniem, jeszcze przyda.
Paliwo jest. No trochę nam lata na boki, no. No trudno. Coś przewaliliśmy. Byłoby jakichś wysokich drzew na drodze nie było, które możemy zawadzić. Zresztą żuraw raz wadzi, raz nie wadzi. Niektóre drzewa tak jakby widział, a niektórych nie. Nie wiem, o co chodzi. No i dobra, jesteśmy już prawie na drodze. Zaraz będziemy na moście, który na początku gry zbudowaliśmy. Już nie pamiętam, czy zalicza zadanie, jak mamy tak podczepiony towar potrzebny do jego wykonania, czy nie. Dobra, powolutku. No jedziemy. No tutaj most chyba nas nie zatrzyma. No właśnie, to jest tak jakby ślepy na naszego żurawia. Tak samo niektóre drzewa, a niektóre się opierają. Przynajmniej raz miałem taką sytuację, że uwalniałem drzewo w ten sposób. Teraz to mi przechyliło. No już na tej farmie trochę nie byliśmy. Tam chyba jeszcze jakieś wyzwanie jest do zrobienia. Jedna z pierwszych wież odkrytych. Prawie jesteśmy. No tutaj, żeby odruty wysokiego napięcia nie zawadzić. Może się to skończyć. No chyba dotknęliśmy. Znaczy byśmy dotknęli. No dobra, ciekawe, czy zaliczy to zadanie z cegłami na dźwigu. Nie, widzi tylko raz. Dobra, to postawimy je. No, naczepię i powinno zaliczyć. Dobra. Zapakuj ładunek i zaliczono. O, mamy 10 rangę. Myślałem, że dopiero 9 dostaniemy. No to super. Będzie 11, to chyba wrócimy na laskę. Będziemy mogli kupić opony. O ile będzie nas na nie stać. No dobra, coś możemy jeszcze tu zrobić? Tutaj trzeba jakąś przyczepę serwisową naciągnąć do zapory. To, a mamy coś tutaj? No, wszystko tam.
na tej drugiej mapie zablokowane. Te części tutaj nie są dostępne, nie. Tylko ta przyczepa. No dobra, to tak zrobimy. Podjedziemy po tą przyczepę. Zapakujemy ją może na naczepę, o ile się uda. W sensie dźwigiem ją załadujemy. A jak nie, to weźmiemy po prostu na hol. Jedziemy do zapory. Tej Smithville. Tutaj już jeździliśmy, nie jest ciężko, więc się koło przyczepy widzimy. Dobra, jesteśmy. No to spróbujemy zapakować ją na naczepę. Chociaż chyba jest za słaby ten żuraw, tak myślę. No to nie chcę łapać. Z jakiś najwyższy punkt. Tylko za boki mogę chyba. Dobra, to spróbujemy. Nie wiem, czy w ogóle podniesiemy ją. No chyba podniesiemy. A nie kawałek. Ale raczej nie sądzę, byśmy mogli zapakować. Nie, nie chcę. Nie chcę podnieść, nie ma siły. Dobra, zostawimy ją w spokoju i weźmiemy na hol, tylko ją teraz wywróciliśmy oczywiście. Dobra, spróbujemy ją postawić. Chociaż może. No słabo to widzę, no. Spróbujemy ją wtargać jakoś. Szaleje trochę ten żuław nam tutaj. Nie chcę do góry już jej podnieść. No nic, to bierzemy ją na hol. Może jakbyśmy mieli tą przyczepę z rampami, to wtedy by się udało. To nie ma co. Dobra, trzeba ją jakoś postawić teraz. Ciągniemy ją kawałek. Okej. No, tylko żebym znowu jej nie wywrócił. Jakbyśmy mieli ten duży dźwig, to myślę, żebyśmy ją wtargali na tą przyczepę. Czy na czepę. I to raczej do małych jakichś towarów. I szkoda. I taki HDS-ik. Dobra, bierzemy naczepę. I lecimy, bo dzień się już kończy. Czy? O.
co chyba przez bagno będzie trzeba jechać. Tak, przez to bagno przejedziemy tutaj. Wrócimy trochę dystans holu. No lecimy. Nie wiem czemu, ale bardzo mi się podobają tutaj zachody słońca w tej grze. Jedno z ładniejszych, jakie widziałem. Jeszcze w Wiedźminie chyba są takie ładne. W Trójce. Chociaż pewnie to jest rzecz gustu, tak myślę. Szczepa jest, jest. No, przez tą wodę to przejeżdżaliśmy bez problemu już. Jakaś łódka wywrócona. Pewnie farmera, on lubi gubić samochody i różne rzeczy po bagnach. No co, jest? Coś tam nie chce jechać. No, przejdzie ta przyczepa tam. Aha, zawiesiła się na drzewie. Tam puścimy. I wycofamy. Nie możemy złamać tego drzewa po prostu? Się uschnięte, nie. Nie bardzo. Dobra, podjedziemy kawałek z naczepą i wyciągnę tą samą ciężarówką. Dobra, tyle wystarczy. Dlatego fajnie by było ją mieć na naczepie, bo nie byłoby takich akcji jak teraz. Jeszcze jakiś korzeń wystaje. No teraz ten korzeń nas zaczepił. Bez jaj, no.
Czasami trzeba się trochę pobawić tutaj. Nie przejedzie. Dobra. Że mam naczepę. Już chyba nie będzie takich drzew. On się zakrętuje z drzewami. No i tutaj, na tych bagnach. No. I lecimy dalej. Palimy sobie światła. Przyczepa jest, widać ją w lusterkach. Fajne. Co, stanęliśmy? U nas niska i strasznie tutaj wadzi tym zderzakiem. Już teraz chyba nie zawadziło akurat. A już parę razy ryliśmy w tym błocie. Dlatego dobrze będzie wrócić na tą Alaskę niedługo i poszukać modyfikacji. Między innymi do tego Royala właśnie, żeby podwyższyć go. Może nawet sprawdzę sobie w necie, gdzie jest ta modyfikacja do niego. Żeby tam na szybkości do niej dotrzeć. No, noce też są urokliwe tutaj. Kiedyś mówiłem, że mogliby takiego Wiedźmina zrobić. Jakimś takim. Znaczy grę podobną do Wiedźmina. A nie jazdę ciężarówkami. Latać po takich bagnach w nocy. Zabijać jakieś stwory. Dobra, miniemy to. Tą kłodę tutaj. Te kłody to lubią przeszkadzać też. Tam wejdą pod koło. I teraz zaryliśmy chyba zderzakiem właśnie. Dobra, puścimy na chwilę przyczepę. Musimy się uratować holem. Chyba wystarczy. Tam z benzyną nie powinno wystarczyć. Nie wiem, gdzie tam musimy dokładnie to zawieźć. Czemu w ogóle mamy to zadanie zaznaczone? Jak jedziemy z tym? Nie wiem, czy to jest na taki zakręcony, czy one przeskakują same od czasu do czasu. Co, znowu zaryjemy? No, chyba nie. Jeszcze kawałek.
Jak tego podwyższymy, to już będzie jeździł jak po stole, myślę, przez takie bagno. Będziemy mogli mu założyć większe koła. Dobra, znowu się podczepimy. Ja to widzę, utknął. Dobra, nie za daleko. Asfalcik. Nie, to jeszcze nie asfalcik, ale i tak już dużo lepsza droga. No, przejdziemy. Kurczę, tam o drzewo znowu chyba zahaczymy, tak mi się wydaje. No. Wiecie co? Dzwonimy wyciągarkę. Wyjedziemy tą naczepą i wrócę potem przyczepą. Pewnie zawadzi tam zaraz i będę musiał się znowu bawić. Wracamy po przyczepkę. Okej. W ogóle to może się z niej podtankujemy od razu. Raczej. Jeszcze kawałek, żeby był zasięg do naczepy i ją puszczamy. Dobra, to nie wystarczy. No, byśmy jej nie wywrócili. Mam się światło wsteczne zapala, jak cofamy. Fajnie. Dopiero teraz to zauważyłem. Okej. Okay. No co jest? Dobra. Czy nam się tu kamera nie zawsze słucha? Ciągniemy ją trochę. I lecimy. Zahaczymy tam o nic.
Do nas już powinny być z górki. Włączymy AWD, żeby nie marnować paliwa. Chociaż przyznam się, że nie widzę różnic między jazdą na wszystkich hałach, przynajmniej na płaskach jeździmy. W terenie to wiadomo, że więcej pali. A masz, coś przywaliliśmy. No tak, po zwykłej drodze, teraz jedziemy bez AWD. Powyżej 7 litrów cały czas, a teraz włączymy. Nie no dobra, pali 2 litry więcej. Okej. Okay. Teraz 7, włączymy. 7,5. Wyłączymy. Ale to z litr więcej pali, tak myślę. Na prostej, gładkiej drodze. Dojeżdżamy. Nie jesteśmy. Co ona stoi obok teraz. Dobrze, że w ogóle przejechała. Zapomniałem o tym, że tutaj system nie zawsze widzi to, czy mamy coś na holu, czy nie. Dobra, łapiemy ją. I teraz dokąd? Utoniesz. Na drugi koniec mapy i jeszcze szukam, gdzie są części zamienne, tutaj, dwa razy, no to podjedziemy po części i jedziemy, to wszystko razem zawieźć. Jakieś światło albo straszna ciemnica. Dobra, tutaj w prawo. Musimy po dużym łuku, żeby tam nie wadzić tą przyczepą. W ogóle ją skrócę sobie. No trudno, poświęcimy znak drogowy. I to ma nic nie zawadzić. Idziemy po te części zamienne. Przyczepa się trzyma, trzyma. No dobra, wszystko w miarę gładko idzie póki co. Ja zostawię tą przyczepę, serwisówkę tutaj. Myślę, że tak. Będzie dobrze, chociaż może w tym rowie to ona się wywali zaraz. Jedziemy normalnie na drogę, jak ludzie. No jeszcze kawałek. Dobra, puścimy ją. Wrócimy sobie tutaj, przez nasz garaż. Ciemnica. My pracujemy 24 godziny na dobę. Nie ma to tamto. Dwa razy musimy te części zamienić, tak? Jeszcze chyba nie woziliśmy tego. Nawet nie wiem, ile to slotów zajmuje.
No ale mamy dostępne 5, więc powinno wystarczyć. Zaraz się okaże. Dobra. Są serwisowe, a my potrzebujemy zamienne, tak? Do pojazdów. Tak, chyba, tak? Dobra, zajmują po jednym slocie. Raz sprawdzę, bo już raz się pomyliłem. Serwisowe. Do pojazdów. No to te. Dobra. Zgarniamy serwisową przyczepę i lecimy tam. No strasznie podskakuje ta ciężarówka. Się rozbuja. Tak, piłka kauczukowa na to. Dobra. Bierzemy przyczepkę. Sprawdziło na mapie jeszcze, jak tam jechać. Tu pojedziemy tak, tak. Tutaj przez tą farmę. Tak, tak, tak i tak. Nie chcę tymi małymi ścieżkami. Za bardzo z tą naczepą długą i przyczepą podczepioną po nią nie jeździć. Na razie zawadzimy, utkniemy. No tutaj ta wygląda na szeroką i pustą od drzew. Więc na pewno będzie wygodniej. Teraz nie mogę kamery odwrócić. Dobra. Tu jak koło jakichś wysokich obiektów jesteśmy, to kamera świruje strasznie. Do budynków. Jakichś wież czy takich skał wyższych. Co mamy tam lata z tyłu? Nasza przyczepa, jak szatan. Wywróciła się w ogóle. No, podniesie się na koła. Nie wiem, co tam się z nią stało. Chyba na tych głazach tam się wywróciła. No co jest? Dobra, wyjedziemy tutaj, to ją podniosę. Dobra. Nie wiem, co na tam szalenie. Się tu uspokój. No, stoisz, stoisz. Muszę kupić tą przyczepę z rampami. By można było podjeżdżać pojazdami różnymi, z tym przyczepami. I tak będziemy wozić towary, bo tak to różne cuda się wyprawiają. Przejedzie nam tam. Nie ma przejechać. Nie byle mu tutaj gdzieś się zakopać. Tu widzę, grubo jest.
Dobrze, wjeżdżamy. Wjeżdżamy, co mam zrobić? Chyba, że o, tam są jakieś głazy. Musimy jechać tędy. Włączymy sobie AWD. Sorry. No i jedziemy, radzi sobie. Wiemy sobie może na dzień. Włączymy. Przejechaliśmy przez to bez większych trudów. Myślałem, że będzie jakaś tragedia wielka, ale jak widzicie, ładnie przejechaliśmy. No, ominiemy ten kamień, bo nam się zaraz wywróci. Serwisówka, dobra, przejechała. Teraz tam jakoś trzeba pojechać, nie pamiętam jak tam wyglądają drogi. Tam chyba hamerem jeździliśmy. I nie było tak źle z tego co pamiętam, no ale teraz jedziemy pociągiem. Co może być różnica? Dawaj. Kamule staram się omijać. Tak jak sama ciężarówka przez nie przejeżdża, tak już przyczepa zahaczy gdzieś tam kołem, to nie bardzo chce iść do przodu. Trochę stromo, ale chyba podjedziemy. Mamy dobre opony. No nie jest na razie ciężko, jakoś szczególnie. Krakałem. Ale tutaj na koło mamy jechać chyba. A. Aha. No masz. No tu w dół wpadliśmy. Trochę silnik uszkodziliśmy. Tu chyba prosto teraz, nie? No to nie jest droga. Może tu jakaś ścieżka idzie w prawo. No tu będzie trochę slalomu, widziałem na mapie. No też bez przesady. No, ostatni odcinek wygląda na wąski.
Dobra. Jak tam nasza serwisówka? Trzyma się? Trzyma. Staram się wszystko szerokim łukiem brać, jak tylko to możliwe jest. Aha. Przejdzie tam. Dobra, przeszła. I tu w prawo chyba teraz. Tutaj, czy jeszcze nie tutaj? Tutaj. Że tutaj drogi. A, dobra, jest. Się bałem, że to tam jest. Tam drzewo na drzewie. Dobra, jak najszerzej. Przeszliśmy. Jak tam nasza czepa? Też przejdzie, ok. No, robi się wąsko. Może nie będzie tragedii. No tutaj będzie pewnie zabawa. No wywalimy tą choinkę. No. Te mniejsze można łamać, tutaj z tymi dużymi. Dobra, przeszła. Ale my tutaj jakieś drzewo zawadziliśmy. Okej, puściło. Drzewa to czasem znikają, nie wiem dlaczego. Jak w nie walniemy. No dobra, przejechaliśmy. Myślałem, że będzie gorzej. Chociaż nie mów hop. Bo mnie nie podskoczysz, nie? Ale dobra, przeszła. Myślałem, że tu zaryjemy. Będziemy musieli się rozczepiać. Ciekawe, jakie przebiegi robią ciężarówki, które jeżdżą w takich ciężkich terenach. Ale myślę, że nie są to miliony. No tutaj mamy z górki. Malutku. Żebyśmy się tylko nie wywalili. Strasznie stromo. Tutaj pojedziemy jakoś tak. Żebyśmy tylko nie zawadzili czepą. No tutaj byśmy pojechali tą drogą, to na bank byśmy się wywrócili. Najmniej ja bym się wywrócił. Dobra. Teraz odbijemy. Dobra, przyczepa też przeszła.
No i prawie jesteśmy. Co tu się w ogóle dzieje? Ruch jak na autostradzie po tym błocie. Dobra, jak najbliżej drzew. Aha. Głęboko tutaj. Dobra. Odjedziemy z samą naczepą. Wrócę zaraz po serwisówkę. I bez naczepy. No właśnie, taką przyczepę powinniśmy mieć. Tylko ona jest czteroslotowa chyba. Ale nią byśmy mogli przewieźć tą przyczepę tutaj. A może ją weźmiemy? No. Dobra. Rozładunek. Puścimy tą naczepę. Jedziemy po serwisówkę. Tutaj to pewnie strach by było wyjść bez karabinu, bo by zaraz wilki jakieś wyskoczyły. Albo jakieś gryzli. Dobra, byleby się od drzew nie odsuwać w takim błocie. Za daleko. Przeciągniemy ją, podłączymy i jedziemy. Trochę do tyłu. No niezłe, tutaj już jest błoto. Dobra, wystarczy. Okej. No milimetry. On pewnie kawałek do tyłu odjechał, to bym się nie zaczepił o to drzewo. Czy tu są jakieś gałęzie? Można by się ratować, ale... trzeba uważać. No dobra, liczę na jakąś premię. Dwie grube roboty dzisiaj zrobiliśmy. Dobra, dwierty nie zostały przerwane. Wpadło trochę expa i kasy. No i to tyle. Na razie.